Dzień dobry Państwu, telewizja w Polsce.pl, Jakub Maciejewski dla Państwa w programie Gorące Pytania. Zaprosiliśmy dzisiaj do programu dwie panie, dwie posłanki, dwie polityk z dwóch różnych partii. Są z nami na łączach, drodzy Państwo, pani poseł Magdalena Sroka z Porozumienia i pani poseł Katarzyna Uberhan z Lewicy. Czy nas widać, czy nas słychać? Tak, dzień dobry. Witam serdecznie, mam nadzieję, że pani poseł Uberhan też jest z nami, ale zanim... Tak. No, bardzo się cieszę, czasami coś na łączach, gorący okres w gorących pytaniach. Drogie panie, chciałbym dzisiaj panie zapytać o lidera, jednego z liderów Lewicy, lidera partii Wiosna, Roberta Biedronia, ponieważ po raz kolejny zaskoczył przynajmniej tę konserwatywną część społeczeństwa takimi wypowiedziami porównującymi sytuację gejów w Polsce do Żydów przed II wojną światową. Ja chciałbym państwu i paniom oczywiście także przypomnieć tę wypowiedź publiczną z ostatnich dni, zestawiając ją z wypowiedzią sprzed 5 lat. Proszę o materiał. Robert Biedroń o gejach w Polsce teraz. Pamiętam z podręczników szkolnych, że Żydzi przed II wojną światową byli dehumanizowani, nazywano ich nieludźmi i przypomina mi to tamte czasy. A Robert Biedroń o uchodźcach 2015 rok. Zawsze w obliczu kryzysu musi być kozioł ofiarny, kiedyś to byli Żydzi czy geje, dzisiaj są nim ci biedni uchodźcy. Wracamy do studia, a właściwie wracamy do pani poseł Katarzyny Uberhan. Pani poseł, no mamy tu pewien problem nie tylko co do przesady, jak my to oceniamy z konserwatywnej strony, do tych porównań największej tragicznej zbrodni ludobójstwa, czyli chodzi o Holokaust, ale też mamy problem z tym, że no Robert Biedroń bardzo często porównuje różne rzeczywistości do III Rzeszy, do tego, co się działo w czasach Adolfa Hitlera. Czy państwo trochę nie przesadzacie? Przytoczył pan dwie wypowiedzi. Nie wiem, czy to dwie wypowiedzi to często, ale to też chciałam zwrócić uwagę na jedną fakt. Każdy z nas ma inną formę ekspresji, inny sposób wypowiadania, kształtowania myśli. I tak naprawdę to autora tych wypowiedzi należałoby pytać, co ma na myśli. I no, ja znam Roberta Biedronia od wielu lat. To jest jego forma wypowiedzi. Co do samej treści wypowiedzi, jestem przekonana, że on miał na myśli przede wszystkim tą drogę, która doprowadziła do nieszczęść II wojny światowej, ale to już jest wchodzenie w głowę eurodeputowanego. Tak naprawdę to on by musiał powiedzieć, co tak naprawdę miał na myśli. Ale podpisujecie się, podpisałaby się pani poseł pod takim stwierdzeniem, że teraz geje w Polsce mają tak źle jak Żydzi, no w domyśle w III Rzeszy Niemieckiej przed II wojną światową. Jesteśmy, znaczy jeżeli chodzi o uchwały na przykład anty-LGBT, uważam, że to jest właśnie taki zły, bardzo zły przykład, który pokazuje, że to jest ryzyko, zagrożenie pójścia taką drogą. Takie drogi, której byśmy nie chcieli, dlatego trzeba reagować na każdy przejaw nietolerancji, braku akceptacji, braku równego traktowania. I to się na szczęście dzieje, bo te nieszczęsne uchwały anty-LGBT są po kolei unieważniane przez sądy, przez sąd, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, w Radomiu, gdzie wyraźnie w uzasadnieniu słyszymy, że nie ma czegoś takiego jak ideologia LGBT i że takie uchwały są dyskryminujące, wykluczające, powodują wrażenie zagrożenia przez osoby identyfikujące się z tą społecznością, że LGBT to ludzie, to społeczność, a nie żadna ideologia. I uchwały, które rady gminy, które takie uchwały podejmują, po prostu przekraczają swoje kompetencje. Jest to przejaw dyskryminacji, wykluczenia, nierównego traktowania. I o tym tutaj mówimy. I tutaj można znaleźć analogię no, do samego początku tej bardzo tragicznej drogi, jaka przypadła właśnie narodowi żydowskiemu w czasie II wojny światowej. Oddajmy może głos pani poseł Stroce z Porozumienia. Podejrzewam, że konserwatywny punkt widzenia jest skrajnie inny. No oczywiście, że tak, szanowni państwo. No widzimy tutaj, że Robert Biedroń stara się budować politykę na emocjach i na podburzaniu tych emocji. Ja nie mogę się zgodzić absolutnie, że
prawa osób prezentujących środowiska LGBT są w Polsce naruszane, czy są nierówne. Mamy w Polsce obowiązującą konstytucję. Jesteśmy w ogromnej części katolikami wyznania chrześcijańskiego. Mamy swoje wartości, które próbuje się nam w sposób coraz bardziej, i tutaj musimy, i pewnie pani poseł również przyzna mi rację, w coraz bardziej agresywny sposób te poglądy mniejszości są prezentowane. I ja oczywiście rozumiem retorykę Roberta Biedronia, absolutnie się z nią nie zgadzając, ale dla mnie to jest właśnie polityk, który na takich emocjach próbuje bić kapitał polityczny. Pani tutaj przywołała te uchwały anty-LGBT. Proszę się postawić właśnie w skórze przez chwilę osób, które prezentują wartości chrześcijańskie, osób, których dzieci uczęszczają do szkół, w których mają być uczone o ideologii gender, bo taka ideologia istnieje. Musi pani też, poseł, przyznać to. I takie osoby mają prawo do tego, aby bronić swoje dzieci, mają prawo do tego, aby wychowywać ich zgodnie z własnymi przekonaniami i wartościami. I tutaj nie byłoby takiej burzy, gdyby nie aktywiści właśnie środowisk LGBT, którzy takie tabliczki na miastach zawieszali, mówiąc, że są to strefy wolne od LGBT. Przecież nikt takich tabliczek, nikt tak brzmiących, dokładnie dyskryminujących środowisk ludzi jako ludzi nie przyjmował. To były uchwały, które broniły po prostu polską rodzinę i polskich wartości, wartości chrześcijańskich, do których ta znaczna część społeczeństwa jak najbardziej ma prawo. I my jako katolicy nie możemy się zgodzić na to, żeby mniejszości w taki sposób narzucały nam swoje ideologie. A co do równości, chciałabym przypomnieć państwu, że nigdy w naszym kraju nie było zabronione bycie osobą homoseksualną, w odróżnieniu od krajów Unii Europejskiej, gdzie bodajże dopiero w latach 60. chociażby w Wielkiej Brytanii ten zakaz został zniesiony. Także my byliśmy zawsze krajem tolerancyjnym i dalej takim krajem jesteśmy. Jeżeli chodzi o wszystkie absolutnie prawa, mamy te prawa równe. Oczywiście prawa zagwarantowane są dla rodziny. Natomiast też proszę nam nie zarzucać i nie kazać nam uznawać dwóch panów czy dwie panie za rodziny. Oni oczywiście mogą razem mieszkać, żyją, przecież tak się dzieje. My naprawdę nie wchodzimy w kwestię tego, kto w sferze prywatnej z kim mieszka i w jaki sposób się zachowuje i co robi. To chodzi o fundamentalne wartości, które prezentujemy. I myślę, że mamy do tego prawo. Ja jeszcze też dopytam pani poseł Uberhang, która się pewnie odniesie do tych słów, ale my na prawicy stwierdzamy, że taka ideologia LGBT istnieje. Znamy nazwiska autorów, znamy ich pracę, Magnusa Hirschfelda, Franka Kamieniego, którzy tworzyli wielkie wizje dla ludzkości, przedefiniowując płeć. Państwo to jakby tak odrzucacie, jakbyście nie chcieli państwo z nami rozmawiać. Tylko jest argumentum ad Hitlerum. Patrzcie to, jak Żydzi, żeby wywołać taką emocję, taki wstręt do konserwatystów. No i gdzie tu jest ten dialog, gdzie tu jest ta równość, o którą się państwo domagacie? Nie wiem, czy zrozumiałam pytanie. Osoby LGBT, to skrót LGBT to znaczy, oznacza po prostu lesbijków, lesbijki, gejów, osoby trans i osoby biseksualne. Tak naprawdę, jak już sama nazwa wskazuje, to są osoby. I mówienie o ideologii gender, to jest nadużycie, bo w tej całej historii o ideologii można mówić tylko o jednej ideologii, na którą powołuje się właśnie prawica. To jest ideologia Kościoła rzymskokatolickiego. To jest religia. To jest ideologią. Bycie osobą nieheteronormatywną ideologią nie jest, bo być z gruntu po prostu nie może. Osoby nieheteronormatywne takie się właśnie rodzą. I trudno, żeby europoseł
Robert Biedroń, nie mówił o osobach nieheteronormatywnych, skoro sam taką osobą jest. I w kraju, w którym uchwala się uchwały anty-LGBT, nazywając je wręcz uchwałami anty-LGBT, trudno się dziwić, że takie osoby czują się niechciane i wykluczane. I umieszczenie tabliczek przez aktywistów było tak naprawdę zilustrowaniem tego, co próbują państwo zrobić w głowach ludzi. Bo mówienie o tym, że kogoś trzeba przed kimś ochronić, bronić, to tworzy właśnie wrażenie konfliktu i zagrożenia. A przecież wszyscy jesteśmy takimi samymi osobami, Polkami i Polakami. Dlaczego chcą państwo jedną grupę społeczną napuszczać przeciwko drugiej? Czemu tworzyć to poczucie zagrożenia? Tego poczucia zagrożenia nie ma. No ale sama pani powiedziała o katolicyzmie. Pani poseł, sama pani powiedziała, że katolicyzm jest ideologią, gdy no jednak dorobek... To jest jedyna ideologia, o której możemy tutaj mówić. Ale porównywanie 2000 lat chrześcijaństwa z uniwersytetami, katedrami do ruchów LGBT, to trochę się wydaje... Ale ja nie zrobiłam tego porównania. To państwo właśnie robią teraz to porównanie. Ja mówię, że ruchy LGBT, czy osoby LGBT, to są osoby, to są społeczności i ruchy tych osób, tych społeczności. Tutaj nie ma... Mówimy cały czas o prawach człowieka. Prawa człowieka nie są ideologią. Pani poseł Sroka, poproszę o odpowiedź, bo już czas nas niestety goni w tej arcyciekawej rozmowie. Pani poseł Sroka. No tutaj chciałabym powiedzieć, podać taki przykład naszym słuchaczom. No, Robert Biedroń chociażby, będąc właśnie przedstawicielem tych środowisk, jest najlepszym przykładem tego, że w naszym kraju nic mu się złego nie dzieje. No, jest eurodeputowanym, prezentuje się te środowiska, żyje normalnie. Myślę, że tutaj jest przejaskrawianie zdecydowanie z państwa strony. Pani usprawiedliwia słowa Roberta Biedronia, który porównuje traktowanie osób LGBT w Polsce do sytuacji Żydów sprzed II wojny światowej, a nie jest pani w stanie przyjąć tego, że środowiska chrześcijańskie mogą określać LGBT, czyli wartości, które prezentują te właśnie osoby, jako ideologię. No przecież to jest niezrozumiałe. Czepiamy się tutaj słów, próbujecie państwo wrzucić nam w usta odczłowieczanie tych osób, co jest absolutnie nieprawdą. Jeżeli oni jeżeli mówimy o pewnej grupie osób jako o ideologii, to przestajemy myśleć w kategoriach człowiek, a nam tylko o to chodzi. Człowiek, prawa człowieka. Że chrześcijaństwo to jest ideologia. Nie, powiedziałam religia, ale religia nie jest człowiekiem, prawda? No ale to pani, ale pani poseł przed chwilą przyrównała chrześcijaństwo i wiarę do ideologii. Pani powiedziała, że to właśnie chrześcijaństwo jest największą tą ideologią. A tak, ale ja oczywiście, że dalej to podnoszę. Człowiecza, ja po prostu wiem, że pani ma inne przekonanie i absolutnie pani ma do nich prawo. I tutaj możemy się na argumenty spierać, natomiast szanujmy się wzajemnie i nie przywołujmy chociażby takich przykładów, jak pan eurodeputowany Robert Biedroń w Parlamencie Europejskim, bo to jest krzywdzące dla całego naszego kraju. Po prostu krzywdzące i niesprawiedliwe. Pani poseł Uber, szanujmy siebie nawzajem i szanujmy się siebie nawzajem. Szanuję panią i pani poglądy, pani wiarę, jeżeli jest pani osobą wierzącą. I tylko o to chodzi, byśmy się szanowali siebie nawzajem, a nie wykluczali i dyskryminowali. A jeszcze jedno słowo ad vocem co do eurodeputowanego Roberta Biedronia. Gdy był posłem, kilkukrotnie został pobity i wielu moich przyjaciół, znajomych, będącymi osobami nieheteronormatywnymi, właśnie z tego powodu niejednokrotnie zostało pobitych. I muszę nawet moje rodziny poznali. Także to nie jest tak, że nic złego im się niestety nie dzieje. Niestety się dzieje. Drodzy państwo, serdecznie panią posłankom dziękuję, bo jak widać, rozmowy z kobietami to bez tego testosteronu spokojniejsze, z uśmiechem mimo bardzo wyraźnych różnic poglądów. Pani poseł Magdalena Sroka z Porozumienia i pani poseł Katarzyna Uberhan z Lewicy były dziękuję naszymi gośćmi. Serdecznie dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję też państwu. Ten spór będzie się jeszcze ciągnął i choć różnice są dramatyczne, zero-jedynkowe, to będziemy starali się gdzieś znaleźć punkt, w którym faktycznie można się spotkać i rozmawiać w gorących pytaniach. Zostańcie państwo z nami.